Po całym okresie Adwentu w dniu dzisiejszym nareszcie doczekaliśmy się tego szczególnego dnia, kiedy Bóg staje się człowiekiem. Myślę, że nieustannie nad tą prawdą trzeba nam się zatrzymywać, ponieważ to nie jest czymś naturalnym, że Bóg przyjął ludzkie ciało, i dlatego otrzymujemy w ciągu dzisiejszego dnia fragment z Ewangelii według świętego Jana, kiedy słyszymy, że słowo stało się ciałem, słowo, które istniało od zawsze, Bóg, który istnieje od zawsze, przyjął ludzką kondycję, przyjął ludzkie ciało, narodził się. Z człowieka, narodził się z Maryi Dziewicy. I słyszymy dzisiaj od ewangelisty Jana, że przyszło do swojej własności, a swojej go nie przyjęli. Tym jednak, które je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Myślę, że to dzisiejsze święto, to dzisiejszą uroczystość Narodzenia Pańskiego, warto, abyśmy sobie zadali pytanie, w jaki sposób możemy przyjąć Chrystusa. Chrystus się rodzi, Chrystus przychodzi do nas po raz kolejny w historii naszego życia. I myślę, że tym ważnym akcentem, przez który przyjmujemy Jego obecność, jest wiara. Postawa wiary, żeby zawierzyć Bogu, uwierzyć, że on się faktycznie rodzi w mojej codzienności, że on przychodzi do moich problemów, do moich trosk, po to, aby dać swoje światło, po to, aby umocnić, po to, by nas na nowo jakoś odświeżyć, odnowić tą świadomość Dziecka Bożego. Z taką wiarą, z radością i z zawierzeniem przeżywajmy dzisiejszą uroczystość.